Nastawienie jest mega pozytywne, aczkolwiek coś musieliśmy przeoczyć w kalendarzu, bo nie spodziewałem się rajdu szutrowego, a tu tych takich partii szutrowych jest bardzo, bardzo dużo. Także na pewno to będzie miało duże znaczenie, jak się rajd ułoży, właśnie te partie szutrowe, kto jak je pojedzie. Ja jakoś ich nie uwielbiam, no ale będę musiał je pokochać przez ten weekend. No super, tu w Kostrzycach bardzo nam się podoba, fajne uniwersyteckie miasto, chętnie tu zawsze zaglądamy. No i w tym roku również przyjechaliśmy tu w pełni wigoru do działania. Słowacki asfalt czym się różni od tego polskiego? Tak, jest zupełnie inny. Kolor ma inny, przyczepność ma inną, ale można się go nauczyć. Czasami jest zdradliwy, bo się wydaje, że będzie trzymał, a zupełnie nie trzyma. Ale wydaje mi się, że mamy wszystko to, jesteśmy na to przygotowani. Trochę dzisiaj pojeździłeś na odcinku testowym, jak wyczucie samochodu? Wszystko perfekt? Tak, samochód działa świetnie. No te odcinki są takie śliskie, taki właśnie żwirek jest na każdym zasadzie zakręcie, że no jest taki moment, że wygląda jakby się leciało w krzaki, a tak naprawdę się jedzie dalej po drodze. No to taka jazda bardziej szutrowo-asfaltowa, zmieszanie takich dwóch stylów jazdy, ale podoba nam się to. Na pewno będziemy mieli masę frajdy przez ten weekend.